jednym miejscu zaczepić i przestawiać tą drabinę, jechać dookoła. No, tak. Może z tej strony najpierw zaczepimy. Dobra. Czekaj, tu na pewno, tu jest góra. Lewą stronę, lewą naciągnij, lewą, o to. Tu trzeba naciągnąć do góry, do góry, bo tutaj mam za duży marsz, nic na tym nie zrobię. Dobra. Płachta ma 12 metrów kwadratowych i przy tym wietrze. I tutaj stąd takie kłopoty właśnie, żeby to równo zrobić. Dobrze. Czekaj, bo tu się zlepiło. Moment, lejić. Moment, ciągnijcie. To żebym ja mógł wyżej sięgać, wiesz? Słuchaj, zrobimy to, słyszysz? To i deski ci na to położymy. Jeżeli to, co czuję, to deszcz, no to idealnie żeśmy to zrobili. Idealnie po prostu. Nie czujesz, że co do sekundy przykleiliśmy przed deszczem? Walczymy z tym od 2 dni i w momencie, jak ostatnią taśmę żeśmy przykleili, niebo się rozstąpiło. Wiadro się przelało. Teren jest bardzo ciężki. Coś takiego jak teren rysowania imienia Franka Sorowińskiego. No, różnie bywa. Bardzo szybko to maluje. Są to zawsze jakieś tam doświadczenia. Dużo było przygotowań, bo tutaj została baza. No tak, kilka dni przygotowań było, bo to tak technicznie trzeba było wszystko rozprowadzić, podklejać, wydruki porobić i tak dalej, bo tak sobie po prostu w 5 minut wymyśliłem, że tak to ma wyglądać. Skoro taki był temat wrzucony i takie miejsce, to wyobraziłem sobie, że to tak właśnie musi wyglądać, musi być taki temat, żeby to nie odbiegało zbyt daleko. Pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to żeby to związać jednak z sakrą, bo miejsce jest nieukrzyżowane. Poza tym bardzo lubię ten temat. Wracam do niego bardzo często. Zresztą moi ulubieni malarze to właśnie mistrzowie w tym temacie.